Piotr Czeszetkowicz przy pomniku Romana Dmowskiego z bratem Adamem Czeszetkowiczem. Dzień dobry. Sława Wielkiej Polsce. Sława Wielkiej Polsce. Chwała, nie wiem, jak to woli. Jesteśmy ze wschodu, z zachodu. Białystok, centrum, jesteście panowie z Białegostoku, centrum, jesteście Białego przedstawicielami centrum. Centralnej Polski, która nagle tak. stała się kresami. No ja jestem z Nowego Jorku od 27 lat. Niklot Nowy Jork, tak? Niklot Nowy Jork, żeby... Jeszcze Niklot Nowy Jork, ale zastanawiam się nad zmianą, bo... Właśnie, jak to nie jest? Wiedzą... Czy wy popieracie banderowców? No właśnie, tu jest cały myk, że Niklot był zawsze organizacją pro-wschodnią, ale włącznie z Moskwą. I byli... Wtedy kiedyś jakoś nie gadano o banderowcach, po prostu ten problem istniał, każdy ich nie lubił, to było wiadomo. Niklot był bardziej antyzachodni, antyniemiecki dokładnie. Nagle ja przyjeżdżam 6 lat temu pierwszy raz do Polski, spotykam się z szefem Niklotu, nazwiska nie wymienię, bo nawet nie pamiętam, bo nie chcę pamiętać. Pamiętasz nazwisko? Szefa Niklotu? Mam numer telefonu do niego. Ale nazwiska nie pamiętasz. Ja myślę, że nie ma sensu. Nie ma sensu go powielać. Dokładnie. Więc tak. On mi przedstawia założenia Niklotu, co oni tam mają teraz robić. Ja mówię, pan ma poglądy odwrotne od moich. Bo miał totalnie odwrotne. On mi mówi, że Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Białoruś, to jeszcze było przed tym, co się stało na Ukrainie. Rumunia, Bułgaria, Czechy, Słowacja, Węgry, nie wiem, Jugosławia chyba też. Napadniemy na Rosję. Ja mówię, po co? Tu opieramy właśnie naszą politykę wschodnią na tym, że Rosja to jest nasze, to są nasze plecy, że my poganie odradzamy się w słowiańskich krajach i Rosja będzie wiodła prym w tym, jako ta piącha. Wiadomo, my jesteśmy Polakami i tak dalej, wszystko oczywiście jest zachowane jak najbardziej. Katyń ma być wyjaśniony, chociaż w Katyniu wiadomo zginęli poplecznicy Piłsudskiego, czyli nasi wrogowie, co oni nas mordowali. No Piłsudski wymordował więcej Polaków od Jaruzelskiego. No, zamach majowy, 1000 osób, Jaruzelski przez 10 lat 100 osób, więc ale odbiegłem od tematu. Później był Majdan, no i wielki rozłam w ruchu narodowym. Część narodowców do dziś dnia popiera banderowców. Mają przyjść w tym roku na Marsz Niepodległości. Zaprosili jakiś tam niby z Azowa, niby z Ajdara. Oczywiście, tak jak w tamtym roku zapraszali, jeden przyjechał jakiś taki. Nie wyglądał na żołnierza. Skruszony, słabo mówił. Nie wiem, może dostał kulę, nie wiem. Jakoś to słabo wyglądało, nie widziałem go na marszu. Niklot tam gdzieś szedł. Później tam przeatakowali naszego kolegę. Zabrali mu flagę w 10 osób, gaz, ciemno. Gdzieś tam na tę do Wisły wpadł, nie? I zabrali mu flagę, podeptali polskiego orła. Ja jak o tym się dowiedziałem, bo z Niklotem od tamtych, od 6 lat tak cześć, i koniec, bo oni na ruskich zaczęli gadać, a kiedyś jeździli do Rosji. Zresztą się wyparli się jednego z założycieli Niklota, Mateusza Piskorskiego, mówi, że nigdy nie był, a przecież razem na zdjęciu stoją na okładce wprost. Tam nie pamiętam z którego roku, dawno kiedyś stoi właśnie Mateusz Piskorski między innymi i dzisiejszy szef Niklota. Się tam dowiedziałem od chłopaków z Niklota, którzy nie są już w Niklocie, nie działają, się rozsiali po świecie, mówią, że on ponoć ma właśnie ukraińskie pochodzenie, stąd ta jego miłość do Ukrainy, ale niestety tej banderowskiej. I to jest najgorsze. Oni to inaczej widzą, nie widzą, oczywiście oni w Ameryce, w Teksasie, amerykańscy nacjonaliści, doskonale sobie zdają sprawę, że Azow i ta reszta banderowców jest sponsorowana przez pana Sorosza. George'a Sorosza, tego samego, co nienawidzi Trumpa, tego samego, co nienawidzi PiS, tego samego, co sponsorował Majdan, nie? I jakim cudem Żydzi popierają nazistów, bo oni mówią, że są naziści, Hitler wisi i tak dalej, no ale zaraz, naziści biorą pieniądze od Żydów. Oczywiście jak się to im mówi, to głupa palą, no ale każdy to wie, no to skoro to wiedzą ludzie w Teksasie, zresztą niedaleko gdzie była ta masakra, nie? I oni tam ćwiczą sobie, mają takie małe pole, małe tam tych pól jest pełno ćwiczebnych z karabinami pod flagami Noworosji, żeby było śmiesznie, ćwiczą sobie i strasznie chwalą Noworosję. Amerykanie, czyliście Amerykanie mają czyli nic jest ciekawa sprawy. Rzecz, że z jednej strony siły waspowskie napadają na Trumpa,
Tak. A te siły patriotów amerykańskich, które bronią Trumpa, wzywają do pokoju z Rosją. O, jak najbardziej. Powodem, dla którego ludzie zagłosowali na Trumpa, jest to, żeby nie było wojny z Rosją. Przede wszystkim, żeby nie było wojny z Syrią. I trochę się zaniepokoili po tym bombardowaniu Syrii, co tam Trump zrobił. Później się okazało, że to wszystko ściema, że ani jedna rakieta jednak nie trafiła. Prawdopodobnie było to dogadane z Putinem, że słuchaj, muszę coś zrobić, bo opinia publiczna mnie tu ciśnie, cała oczywiście lewacka, nie? Palą flagi amerykańskie i tak dalej. Więc podejrzewam, że to była jakaś ściema, ja się zdenerwowałem. Piotr Krzeczetkowicz dzisiaj jest w Warszawie przy pomniku Romana Dmowskiego. Właśnie, 11 listopada, tutaj zwykle o 19.19 częstujemy się, jest wieprzowina. Świnka. Jak to jest? Czy w Ameryce taki poczęstunek wieprzowym mięsem by przeszedł? Przeszedł. Jeszcze? Nie. Ameryka nie jest taka koszerna, jak się wydaje. Ja akurat robię przeprowadzki, jeżdżę po całej Ameryce, po całej, do Kalifornii i tak dalej. I w Nowym Jorku, tak, każdy produkt jest koszerny, bo koszerne to nie jest jedzenie, to jest styl życia. To nie jest, że koszerne to jest jedzenie, tylko telefon, smartfon komórkowy nie jest koszerny, i nie jest koszerny, dlatego Żydzi nie mają smartfonów. iPhone'ów nie mają Żydzi. Pejsaci, oczywiście mówimy o pejsatach, ale oni nie są groźni. Ci pejsaci, żeby było śmiesznie, oni protestują przeciwko Izraelowi, oni są za Palestyną. Będzie można tutaj pana spotkać i żeby pan coś powiedział z ludziom. Bo tutaj widzę, że pan nie tylko pięknie mówi, ale o bardzo ważnych rzeczach. Brat, tak. Adamie, czy brat jest dla ciebie inspiracją? No, brat jest z wielkiego świata. I no cóż, kiedyś był Rzym, stolicą świata, dzisiaj jest Nowy Jork. Siłą rzeczy. Zawsze coś powie. Mądrego lub mniej mądrego, ale nie powie. Bardzo mądrego. Bardzo panu dziękuję za to, że pan wsparł rok temu naszego przyjaciela, który został pobity wtedy. Damian Bieńko naprawdę bardzo, bardzo sobie ceni to, że pan wtedy nie bał się. W ogóle Czetkowiczowie to są ludzie, którzy się nie boją. Nie. Macie to po mamie. Mamy to po mamie, mamy to po tacie, mamy to po naszych przodkach, o których powiem innym razem, bo to byli wielcy przodkowie. Suma summarum, banderowców nie lubiliśmy, nie lubimy, nigdy nie będziemy lubić, nie ma takiej opcji. Nawet jak przeproszą, co to nas obchodzi, że przeproszą? Niemcy też przepraszają, przepraszać będą, a robią swoje, tak? Jedyne może takie trochę parę gorzkich słów, żeby nie było tak tu różowo. Znowu zauważyłem to, jak przyjechałem do Polski, że no niestety Polska jest krajem... Jest podległym. Podległym, nie kolonialnym, tylko jest kolonią. No napisy w językach angielskich, umlaut widziałem nawet. No jak może być jakiś city center, green coffee, green? Przez gry, jak to Polacy czytają? Jak to czytają powstańcy warszawscy, starzy, którzy idą i czyta tam grę, co to jest? I tak sobie przypomniałem, za komuny, żeby było chociaż jedna literka rosyjskiego alfabetu albo coś, to by spalili budynek. Nie było tego. Ja nie pamiętam za komuny. Nie przypominam sobie. Jak już po polsku pisało kino Moskwa, to już była panika. Widzicie, 9 minut tego wejścia Telewizji Narodowej. Słucha się już? Tych panów po prostu niezwykle. Przypomnę, że to są bohaterowie, na których jest stały atak. Wrogowie, których my identyfikujemy jako tych zbliżonych do środowisk waspowskich. Ci wrogowie cały czas na tych ludzi nastają, a oni jednak są, oni cały czas jednak trwają przy polskości i to są właśnie te perły Telewizji Narodowej, które prezentujemy. No i zwróćcie uwagę, że w innych mediach o tych ludziach cicho sza. Nie, chyba że złe rzeczy. Ale a propos tak. Marszu Niepodległości, banderowcy rok temu już, po tym jak poparłem Bieńka, zapowiedzieli, że jak to nie powiedzieli, zedrą ze mnie tą kurtkę. Właśnie chcę pokazać tą kurtkę. To jesteś tu w tej kurtce, Polska. Tak? Proszę, czy to jest jakaś, tu napis Polska gotykiem, jeszcze
niestety nie ma fajnego orła, tutaj muszę go jeszcze... Właśnie, zauważyłem, zrobić. Panowie, na czapkach waszych, o, czapeczka, tego orła, tą czapkę to, o, tego orła masońskiego, tego z 27 roku, tak. Który zastąpił naszego orła prawdziwego, tak. Wzór 1919. No, panowie, jak to, nie ma dobrych szwaczek, nie ma dobrych... No to Chińczycy w Stanach wyszywali. No, to jest Chinach. A nie, to jeszcze, ale jeszcze, nie. Jeszcze, żeby było śmiesznie, poprosiłem, żeby mi nie wyszywał gwiazd, więc wyszło, że są gwiazdy czerwone. No pech, muszę to zamalować, bo nie lubię tych gwiazd i proszę, jak wyszło. No, dwie niestety. Czerwone gwiazdy przybite. Proszę Państwa, krótka historia, trochę... lekcja historii. Proszę Państwa, ci panowie wiedzą, skąd się wzięły masońskie gwiazdki, o, tak. W skrzydłach ja orła. Usunąłem i wyszło jeszcze gorzej. Są teraz czerwone. No. Mówię, kurczę, bo nie chciałem ich mieć, a myślałem, że jakoś tam... 10 minut, słucha się z radością. Panowie, będzie nam bardzo miło poczęstować Was wieprzowiną, herbatą narodową, tutaj w tym miejscu, przypomnę, o godzinie 19:19 częstujemy się w sposób szczególny, wieprzowina, pomnik Moskiego, polskość, telewizja narodowa. Bo to sobota, już po szabasie, to zajdzie słońce, więc można jeść koszerną świnkę.